właśnie, topless. Dlaczego akurat topless? Może zacznijmy od tej nazwy zespołu, bo wiem, że później się zmieniła na Tsunami, ale do tego dojdziemy. Tak, do tego dojdziemy. Się nie zmieniła, się nie zmieniła. Dobra, ale najpierw dlaczego akurat topless? Czy zaintrygowało was, zaintrygowała was nagość, biusty, kobiety? Jak to było? Nie, powiem, że to był taki, to była taka spontaniczna moja decyzja, ponieważ jechaliśmy na koncert. Znaczy, ja grałem kiedyś, śpiewałem w innym zespole i po prostu spróbowałem zrobić własny materiał. Zaproponowano mi to. Jechaliśmy z dwiema piosenkami na występ. Nie wiedzieliśmy, jak się mieliśmy nazywać, a jechałem jeszcze z dwoma kolegami. I tak jechaliśmy. Chciałem coś wymyślić, żeby coś się bardzo miło kojarzyło, ale nie z jakąś techniką, tylko z czymś takim miłym i bardziej kontrowersyjnym, prawda? I tak przyjeżdżaliśmy chyba przez jakieś miasto i widziałem, że jakiś tam jakiś bar topless był i myślałem, o, fajna nazwa nawet, topless. I później mi to tak zostało i przy rozpisce występów menadżer tego występu do mnie mówi, jak się będziecie nazywać. Ja tak, topless, tam się niektórzy zaczęli zbijać, może bikini albo negliż. Ja mówię, nie, może być topless. I tak topless przylgnęło. Później do tego dopisałem ideologię taką mało, prawda? Bo strój topless to już później, dopiero się zastanawiałem, dlaczego tak zrobiłem. Ale widocznie tak musiało być. Strój topless to jest część najważniejszą zakrywa, prawda? Tu część najważniejszą, dolną. To, co jest takie najbardziej miłe dla oka, jest odkryte, czyli według mojej ideologii muzyka, piosenki z projektu Topless, jeżeli się słucha pierwszy raz, się nie wgłębia w teksty, one są fajne, tak nóżka, tupie, można się pobawić, pokiwać. Dopiero później, jak inne produkcje już z kolejnym, każdą płytę po kolei się słucha, te teksty zawierają część mojego ja. Po prostu z każdą inną płytą to jest każdy rok mojego życia, odsłaniają, który jest opisany. No to już tak nie do końca, topless. Tak jak topless, nie do końca. Ale każdy może odnaleźć to najważniejsze w tych piosenkach. Jeszcze kiedy nowa płyta topless? No tutaj jest taki mały znak zapytania. Sam jeszcze nie wiem. Materiał na płytę, ja to nazywam nie zespół topless, tylko projekt topless. Po prostu to jest etykieta, to jest produkt. Topless to jest produkt, to nie jest persona. Personą jest Marcin Siegieńczyk, prawda, osobą. A charakter tej całej płyty jest nazwany, no, tak jak buty się nazywają tak, koszulka się nazywa tak, to ta płyta się nazywa topless. I pod tym logo na razie nie wiem kiedy będzie płyta, mam nadzieję, że już niebawem. Materiał już jest prawie skończony, jeśli chodzi o topless. Ale teraz, z tego co wiem, jest jeszcze Tsunami, tak? Tak, tylko że Tsunami jest, to jest moją taką indywidualną propozycją. Chciałbym właśnie, muszę wytłumaczyć jedną rzecz. No właśnie, rzecz. Chciałam... Nie zmieniłem nazwy zupełnie. Także już tłumaczę. Topless to jest produkt o nazwie Topless i to jest muzyka taneczna zakwalifikowana do kategorii muzyki disco polo. I trzymajmy się tego, prawda? Chciałem zrobić, troszeczkę wyskoczyć lekko z szufladki disco polowej, prawda? I w 2003 roku miałem takich parę piosenek, parę pomysłów inspirowanych twórczością Skutera, bo jestem fanem Skutera, prawda? I ta muzyka mi się podoba, już po piosence Hej Dobry DJ, która się ukazała na płycie Gdzie Strona Tam Żona, ona już troszeczkę odbiegała od klimatu topless, postanowiłem właśnie zrobić taką płytę krzyczaną. I najpierw nagrałem ją w wersji polskiej całej. Ale coś mi tam nie grało, bo to tak, nie był to topless, czyli nie mógłbym zakwalifikować tego jako topless, ale też nie był to jakiś inny gatunek muzyczny, w ogóle tego gatunku jakiegoś muzycznego takiego nie było w Polsce, prawda? I szukałem takiej nazwy, myślę, coś bardzo silnego, coś, co może coś zdominować, znaczy coś, czego nie można powstrzymać, nie? Tsunami jest taką falą, której się nie da powstrzymać, prawda? To Tsunami oczywiście pisane przez dwa O, żeby każdy nie myślał, że to jest Tsunami. Tylko Tsunami. No dobra, no ale oddzielasz muzykę, tak? Tak, i to jest muzyka, ja nagrałem tą płytę w wersji, cała płyta jest w języku angielskim. I jak spotkałem się z takimi różnymi opiniami o tej płycie, to wiem, że publiczność, która słuchała, fani, którzy słuchali topless, w 1/4 tylko się podoba Tsunami, ponieważ to nie jest disco polo. No tak, to nie jest disco polo, także jeżeli ktoś myśli, że płyta Tsunami to jest disco polo, to będzie rozczarowany. To jest troszeczkę
troszeczkę inny gatunek muzyczny. Sam nawet nie wiem, bo to nie jest dance. No to teraz od razu nasuwa mi się pytanie, cały czas mnie korci, żeby to zadać. Dlaczego w takim razie postanowiłeś stworzyć taką płytę? Dlaczego przerzuciłeś się z jednego rodzaju muzyki na drugi? Dlaczego akurat taka muzyka? Znaczy nie, eksperymentuję. Aha, czyli co? Na przykład możemy liczyć też na płytę, nie wiem, jazzową, hip-hopową? Znaczy nie, tak podchodzę troszeczkę do płyty rockowej. Chcę zrobić jeszcze taki projekt rockowy, też oczywiście pod inną nazwą. A co powiesz na krytykę, która na pewno będzie? Powiedzą, że osoba, która... Bardzo wskazane, bardzo wskazane jest. Krytyka rozwija wnętrze troszeczkę człowieka i rodzi różne nowe pomysły jeszcze, prawda? Ja napisałem kiedyś piosenkę taką Nasza muzyka na płycie Nie mydło, nie granat. Była dedykowana wszystkim ludziom, którzy krytykują. Łatwo krytykować, jest trudniej jest krytykę znieść. To jest takie moje motto. Także jeżeli ktoś zaczyna krytykować, a nic nie zrobił w tym kierunku, żeby coś porównać, to myślę, że coś z tą osobą jest nie tak.